Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Dzień dobry, szczęść Boże, drodzy widzowie. Dziś jest 14 września, dzień, który w liturgii Kościoła katolickiego ma wyjątkowe znaczenie. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina nam o sile i miłości płynącej właśnie z Krzyża Chrystusa. W naszym dzisiejszym odcinku skupimy się na głębszym zrozumieniu, czym jest krzyż w życiu każdego z nas. Porozmawiamy o duchowych lekcjach, jakie niesie, i o tym, jak może być źródłem nadziei, siły i odnowy. Zapraszam do słuchania, a na końcu, jak zwykle, czeka Was coś specjalnego. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Historia i znaczenie. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego ma swoje korzenie w IV wieku, kiedy to święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, odnalazła relikwie krzyża na Golgocie. Wydarzenie to stało się przełomowe dla całego chrześcijaństwa, podkreślając nie tylko znaczenie krzyża jako narzędzia zbawienia, ale również jako symbolu zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Święto Podwyższenia Krzyża uczy nas, że krzyż nie jest jedynie symbolem cierpienia, lecz także nadziei i miłości Boga do człowieka. Dzisiaj, w obliczu różnych trudności, możemy przypomnieć sobie o tej głębokiej prawdzie i szukać w niej siły do pokonywania własnych wyzwań. Krzyż jako znak sprzeciwu i miłości. Refleksje na temat jego znaczenia w dzisiejszym świecie. Krzyż Chrystusa jest znakiem miłości, ale też sprzeciwu wobec zła. W dzisiejszym świecie, gdzie często wartości chrześcijańskie są podważane lub atakowane, krzyż pozostaje symbolem nadziei i świadectwem, że miłość jest silniejsza niż nienawiść. Chrystus umarł na krzyżu, aby dać nam życie, i przez ten znak pokazuje, jak wielką wartość ma ofiara z miłości. Jak możemy tę prawdę wprowadzać w nasze codzienne życie? Może przez małe codzienne akty miłości i przebaczenia, które będą naszym osobistym wznoszeniem krzyża. Krzyż w codzienności. Jak nosić go na co dzień? Noszenie krzyża nie oznacza jedynie noszenia biżuterii. To świadectwo naszej wiary i gotowości do dźwigania codziennych trudności w duchu Chrystusowej miłości. Każdy z nas nosi swoje krzyże. Choroba, cierpienie, trudne relacje. Jak możemy przyjąć te krzyże z miłością, nie uciekać od nich, ale z nadzieją i zaufaniem Bogu szukać w nich Jego obecności? Może warto zacząć od prostych słów modlitwy: Jezu, ufam Tobie, i codziennego ofiarowania swojego trudu. Znaczenie krzyża w sakramentach Kościoła. Krzyż jest obecny w każdym sakramencie Kościoła. W chrzcie zanurzamy się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W Eucharystii celebrujemy Jego ofiarę na krzyżu. W sakramencie pojednania otrzymujemy przebaczenie dzięki Jego krzyżowi. Każdy sakrament jest okazją do pogłębienia naszej relacji z Bogiem, ale też zrozumienia, że przez krzyż Chrystus daje nam życie. Jak możemy lepiej to zrozumieć i żyć tym na co dzień? Może warto częściej przystępować do sakramentów, szczególnie Eucharystii i spowiedzi.
krzyż w naszych domach. Jakie miejsce ma krzyż w naszej codziennej przestrzeni? Krzyż w naszych domach może być nie tylko dekoracją, ale również przypomnieniem o obecności Chrystusa. Jak często spoglądamy na krzyż w naszych mieszkaniach? Czy traktujemy go z należytym szacunkiem jako znak Bożej miłości? Może warto czasem zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na krzyż z miłością i wdzięcznością i pomodlić się, prosząc o siłę i wytrwałość. A może to dobry moment, by przypomnieć dzieciom o znaczeniu krzyża w naszej wierze? Zwłaszcza w tych czasach, kiedy krzyż jest takim znakiem sprzeciwu, że chce się go usuwać z przestrzeni publicznej. Bądźmy obrońcami krzyża. Krzyż jako narzędzie modlitwy i medytacji. Wielu świętych odnajdywało w krzyżu nie tylko symbol, ale także narzędzie modlitwy. Święty Franciszek z Asyżu mówił: krzyż jest moją księgą. Medytacja nad krzyżem Chrystusa pomaga w głębszym zrozumieniu Jego miłości i ofiary. Jak możemy włączyć krzyż do naszej codziennej modlitwy? Możemy poświęcić kilka minut dziennie, aby w ciszy kontemplować krzyż i dziękować Bogu za Jego miłość. Sanktuarium Świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich. Duchowe znaczenie i historia. Sanktuarium Świętego Krzyża, położone na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich, to jedno z najstarszych miejsc kultu w Polsce. Od wieków przyciąga pielgrzymów, którzy przybywają, by oddać cześć relikwiom Krzyża Świętego. Jego historia sięga XI wieku i jest pełna duchowych wydarzeń, legend i opowieści o cudach. Jest to miejsce, które przez wieki inspirowało i nadal inspiruje wiernych do pogłębienia swojej wiary. Może warto kiedyś wybrać się tam na pielgrzymkę, aby na własne oczy zobaczyć to święte miejsce i doświadczyć jego wyjątkowej atmosfery? Krzyż w sztuce i kulturze. Jak artystyczne przedstawienia krzyża mogą pomóc nam zrozumieć jego głębie? Krzyż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli w sztuce chrześcijańskiej. W ikonografii, malarstwie, rzeźbie krzyż pojawia się w niezliczonych formach i interpretacjach. Przez wieki artyści starali się oddać zarówno dramat krzyża, jak i jego piękno jako znaku zbawienia. Warto zastanowić się, jak artystyczne przedstawienia krzyża mogą pomóc nam lepiej zrozumieć jego znaczenie w naszym życiu. Może warto odwiedzić wystawę sakralnej sztuki lub przeczytać książkę na temat historii ikonografii krzyża. Refleksja nad znakiem krzyża w codziennym życiu. Krzyż to nie tylko symbol naszej wiary, ale także znak nadziei, miłości i zbawienia. W dzisiejszym świecie, pełnym niepewności i wyzwań, warto przypominać sobie, jak wielką moc ma ten prosty gest. Wykonanie znaku krzyża nie jest jedynie mechanicznym ruchem, ale może stać się głęboką modlitwą, która pobudza do zatrzymania się na chwilę do refleksji nad tym, co naprawdę ważne. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak często robimy znak krzyża automatycznie, bez zastanowienia? A może warto uczynić go świadomie?
z wiarą i ufnością w Bożą obecność? Dziś jest na to doskonała sposobność. Refleksja na zakończenie. Wzniesienie krzyża w swoim życiu. Na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałbym Was zachęcić do głębszej refleksji nad tym, jak możemy wznieść krzyż w naszym życiu. W każdej codziennej trudności, w każdej sytuacji, która wydaje się ciężarem, możemy odnaleźć krzyż Chrystusa i uczynić go narzędziem naszego wzrostu duchowego. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina nam, że krzyż jest nie tylko znakiem męki i cierpienia, ale przede wszystkim znakiem miłości i zwycięstwa. Niech to będzie dla nas wezwaniem do przemiany naszego życia i codziennego dźwigania naszych krzyży z nadzieją, miłością i wiarą. Dziękuję Wam za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że te refleksje nad tajemnicą Krzyża Świętego były dla Was zachętą do pogłębiania swojej wiary. Jak zawsze, Wasze przemyślenia i komentarze są dla nas niezwykle cenne, więc nie zapomnijcie podzielić się nimi poniżej. Myślę, że nie ma na to lepszej okazji niż dzisiaj, aby posłuchać pieśni o krzyżu. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia, bo krzyż szatana w niwecz kruszy, bo krzyż to znak zbawienia. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę, która otwiera jego serce w obronie krzyża stanę. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę, która otwiera jego serce w obronie.
obronie krzyża stanę. Dziękuję wam za cierpliwe wysłuchanie tej pieśni do końca. A może i ktoś włączył się do śpiewu, bo jak to się mówi, kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Jeśli podobają wam się takie piosenki, możecie ich na naszym kanale znaleźć o wiele więcej. Na koniec odcinka pojawi się stosowne okienko. A na koniec zapraszam do wysłuchania Zaproszenia do Radości, fragmentu z Pisma Świętego, który doda wam otuchy na dzisiejszy dzień. Warto wsłuchać się w te słowa i zabrać je ze sobą na resztę dnia. Zaproszenie do radości. Z Psalmu 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu wszystkie krainy. Oto wezwanie, aby zaśpiewać Panu pieśń nową. Nowy człowiek umie zaśpiewać pieśń nową. Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc, wyraz miłości. Kto potrafi miłować życie nowe, ten umie śpiewać pieśń nową. A czym jest życie nowe? Daje nam poznać pieśń nowa. Do jednego bowiem królestwa odnosi się to wszystko. Nowy człowiek, nowa pieśń i nowe przymierze. A więc nowy człowiek będzie śpiewał pieśń nową i będzie należał do przymierza nowego. Nie ma człowieka, który by nie kochał, lecz wolno spytać, co kocha. Nie każe nam się porzucać miłości, ale wybrać przedmiot miłości. Święty Augustyn podpowiada nam coś na ten temat. Chcecie wyśpiewać chwałę Bogu? Sami bądźcie tym, co śpiewacie. A jesteście Jego pieśnią pochwalną, gdy wasze życie jest dobre.